cześć wszystkim, tu Kasia kanał Skrapka. Nie wiem, ile mam czasu, bo mam znowu pełny dom, ale chcę Wam pokazać kolekcję, którą za chwileczkę będę używała do zrobienia kolejnego projektu. Też będzie męski projekt. Projekt dla Scrapbooking Shop. Słuchajcie, to jest kolekcja Skizercraft. Jest świetna. Ona jest po prostu idealnie stworzona do zrobienia całego projektu, bo są elementy do wycięcia, które będzie wystarczyło podkleić jakimś sztywniejszym kartonikiem. Będzie, są i tagi, małe, duże, napisy. Są bordery, czyli dopasowane do kolekcji. Są takie jakby, no nie wiem jak to nazwać, takie wiecie, guziki z świetnymi napisami. Po prostu album będzie, mam nadzieję, rewelacyjny. I tak jak widzicie, są pozłacane, czy tam złocenia, czy to się nazywa. Szybko Wam przelecę Wam cały ten. Tutaj jest strona, ona też może służyć do wycięcia później poszczególnych kawałeczków, ale ona akurat nie jest wydzierana. Tutaj mamy takie paseczki. Tutaj znowu jest tylko ze srebrze. Takie, nie wiem, to taki metal, chyba metal podobny. Tutaj znowu jakieś takie, wiecie, marmurowo, jakieś takie, nie wiem, co to. No takie typowe męskie tła, nie? To dużo nie gadać. Ale przez te złocenia on będzie taki naprawdę wyjątkowy, mi się wydaje. Dużo kół zębatych, dużo jakichś zegarów. To z kolei jest takie, wiecie, o, foliowane. Kolekcja jest świetna, po prostu jest świetna i jest z tego co pamiętam niedroga, więc tą cenę, no nie, 42 zł, tania nie jest, ale tak jak widzicie, warta swojej ceny. Zobaczymy to na projekcie później. Tutaj jest taki mur, tutaj znowu są foliowane, koła zębate. No, mam nadzieję, że będzie wyglądało rewelacyjnie, mi się wydaje, że będzie świetny. W każdym razie, o, tutaj są jeszcze takie ozdobne, ale też foliowane, czyli po prostu... No album jest ozdobiony, wiecie, no kolekcja kosztuje 42 zł, ale tak naprawdę w zasadzie nie potrzeba nic więcej do tej kolekcji. Ja tutaj mam jeszcze niektóre elementy, tak jak zobaczycie, ale zdecydowanie wystarczy Wam sam bloczek, żeby zrobić cały album. No więc 40 zł na cały album to nie jest chyba jakiś wielki wydatek, mi się wydaje. Znaczy to jest wydatek, ale tak jak mówię, warto to jest swojej ceny. Tutaj cały jest ten. Do tego mam, słuchajcie, elementy takie już wycięte. No, telefon. Z tych elementów wyciętych oczywiście można sobie dopasować je do stron, one są sztywne, już ich nie trzeba podklejać i to są właśnie koła zębate, tutaj można wydrzeć. To są napisy różne, tutaj są jakieś koła też, te oczywiście zegary, znowu napisy. To bardziej wydaje mi się, że ten zestaw, to bardziej właśnie do tych dużych papierów, czyli jak ktoś kupuje, chce zrobić większy album niż 15x15 i kupuje dużą kolekcję, na przykład na strony, niekoniecznie całą kolekcję, tylko na strony, no i do tego taki arkusz dodatków i może być naprawdę duży album, bardzo fajny. Leave Ordinary Behind. O, i tutaj słuchajcie, każdy, o, zobaczcie, to wszystko do wyciągnięcia, to będzie takie fajne koło. Także elementy się idealnie nadają, o, to fajne, do stworzenia większego albumu, bo wydaje mi się, że z małej kolekcji zdecydowaną wystarczą tamte, które są użyte do kolekcji po prostu. Z tymi się już nie trzeba za bardzo bawić, bo one są sztywne, więc nie trzeba ich tutaj jakoś podklejać za bardzo. Tutaj już widzicie, podniosłam do góry stronę, która jest w kształcie takiego dużego koła zębatego. Dobra, w każdym razie tu jest ta duża kolekcja, no i teraz to jest duże koło zębate. Tak naprawdę to może służyć jako taki layout, nie? Tu jakieś zdjęcie, parę elementów podoklejanych i to może służyć normalnie jako layout na ścianę. Tu mamy znowu dużą, jednostronną, taką sztywniejszą, posrebrzaną. Patrzę, ile ona ma tutaj, nie ma tu gram, ale też taka sztywniejsza. A tu już są dwustronne papiery, czyli normalnie duża kolekcja. No i papiery są takie same praktycznie jak w tej małej, tylko że nie są już takie foliowane. W tej małej wersji one są foliowane, tutaj już są takie normalne, ale to jest dokładnie co, tak jak wygląda z Predatora. Czyli to jest dokładnie odzorowanie mniejszej kolekcji, tylko że w większym rozmiarze, więc jak są jakieś duże albumy, no to wtedy do dużego albumu się idealnie takie coś nadaje. Albo na jakieś duże layouty takie, wiecie. No i znowu napisy. To na kartki by fajnie by wyglądało, bo są duże napisy. No i tak. No i tak wygląda, słuchajcie, duża kolekcja.
plus mała kolekcja. No i co? I pokażę Wam, co mi z tego wyszło. Będę używała małego bloczka. Nie wiem, czy tego użyję. Spróbuję użyć tylko samego małego bloczka, a co sobie zostawię w razie czego w dużej kolekcji, a Wy zobaczycie, czy się z małego bloczka da zrobić cały album. To będzie taki mały album. To będzie coś takiego jak ten, takiej wielkości. Skończyłam album z kolekcji, którą przed chwileczką widzieliście. Pracowało mi się super z tą kolekcją. Nie wiem, ile trwało robienie tego albumu. Zaczęłam gdzieś 9, nie wiem, 4 godziny może. To znaczy nie, na 4 godziny nie, dobra, to więcej. Nieważne, w każdym razie super się pracowało naprawdę przy tych dodatkach i bardzo Wam polecam te dodatki, co widzicie, ten komplet tych dodatków, bo ogólnie kolekcja sama w sobie jest bardzo taka pod Dzień Taty, Dzień Ojca, dużo wszystkich tekstów, właśnie Happy Father's Day i tam wszystkiego najlepszego i tak dalej, albo urodzinowych, na przykład Happy Birthday jest dużo, ale w tych efemerach takich, co Wam pokazywałam, jest dużo takich właśnie dodatkowych elementów napisów, takich bardziej neutralnych. No i album jest zrobiony też w tej formie, w której robiłam ostatni warsztatowy album. Tak wygląda z boku, tu jest taka jeszcze plakietka z Brandy, którą gdzieś tam kiedyś ukradłam komuś. A, wiem, w Warszawie byłam, mojej rodziny już zwinęłam. To mój podpis. Zamykany jest na to metalowe zamknięcie, to mi się ostatnio bardzo podoba. Tutaj są ponaklejane właśnie te efemery różne z napisami. No i tak, i słuchajcie, pierwsze tutaj jest, mamy kieszonkę, ten napis też jest, wszystko jest w tej kolekcji, to co widzieliście w tych kolekcjach, więc nie będę już mówiła, bo Wam tylko pokażę, jak to wygląda. Tu są po prostu dwie maty, tu jest taki jeszcze zegar wklejony, dwie maty i robiłam do opisów stemplem, zastemplowałam z Stamperii. Tak on wygląda, rewelacyjnie się nadaje do tego projektu. Jest taki typowo męski. Tutaj zdjęcie, world's best dad, tutaj też tata, też zdjęcie, tu jest taki tag z napisem, tu będzie miejsce na opis, tu jest oczywiście kieszonka, można sobie wsadzić jakieś pamiątki, nic nie wsadzałam, bo no było bez sensu, w tych tagów tutaj tak jest sporo, jak będzie zdjęcie, to będzie zdjęcie, jak będzie jakaś pamiątka, to będzie pamiątka, nie wiem, jakiś bilet z kina czy coś, adventure w każdym razie. Tutaj mamy taki kręcący się na świeku, takim jak wygląda, jak taka śrubka. Tutaj znowu kieszonka, just us, znowu są dwie maty i znowu ten opis, one tam są podklejone z drugiej strony. Miejsce na zdjęcie, tu też miejsce na zdjęcie, keep it real, be yourself. Tu mamy dolną kieszeń, poprzewiałam tylko takie border, tu są takie kawałki tej tych śrub, jak się nazywają, gears, no wiecie, tych, nie wiem, kółczak to się nazywa. No i też jest dwie maty i do opisu. Tutaj też jest z tych wszystkich dodatków ponaklejane to i tutaj ten napis długi też jest w dodatku. To jest kieszonka też z takiej jakby papierowej koperty. Zdjęcie. Tu jest napis, też sentencja. Tutaj też dokleiłam ten koło. Znowu tutaj na piankach 3D zdjęcie. Live, love, love. Tu kieszonka, znowu koła na trójwymiarowym. Tu jest taki o tacie, taki fajny cytat. No i jedna mata i opis. No i tutaj znowu mamy matę. Tu mamy też taki cytat z tego i tutaj się wyciąga jeszcze taki tag, gdzie są jeszcze takie, wiecie, opisy. Tu można sobie zdjęcie jakieś wkleić dotyczące taty. I też z kolekcji. Świetna kolekcja, naprawdę Wam serdecznie polecam. Rewelacyjnie się pracuje. Po prostu moment ten album zrobiłam, nie musiałam za wiele myśleć, bo w zasadzie ta kolekcja sama podpowiada, jak robić i zapraszam Was do sklepu Scrapbooking Shop. Wszystko będzie w opisie na dole. Link tutaj u góry też jakiś na pewno się pojawi. Albo jak nie link, to jakiś opis. A jak się nie pojawi, bo zapomnę, to na pewno na dole w opisie. Także serdecznie Wam polecam i pozdrawiam Was serdecznie. Buziaki, pa!